Dzisiaj dowiedzieliśmy się wspaniałej informacji z Cannes, że Pawlikowski został najlepszym reżyserem. Co myślisz o jego wygranej? No ja się ogromnie cieszę, przede wszystkim dlatego, że cieszę się, że nasi wygrywają. A Paweł Pawlikowski jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałym reżyserem. Miałam okazję go poznać przy okazji Festiwalu Reżyserii Filmowej. I to, co mnie też ujęło w nim, że jest takim niezwykle wrażliwym mężczyzną na kobiety, ale nie w sensie takim stereotypowym, tak, pies na kobiety, tylko ma taką, pięknie pokazuje kobiety, pięknie o nich myśli, pięknie z nimi pracuje i naprawdę cieszę się jego wygraną. Mam nadzieję, że to tylko jest początek jego wielkiej światowej kariery, jego sukcesów. No i cóż, można tylko marzyć, żeby z nim pracować w przyszłości. Czy twoim zdaniem wśród polskich reżyserów są jeszcze jacyś, którzy zasługują na tego typu nagrody? Myślę, że mamy wielu wspaniałych reżyserów. Tak nie zawsze wszystkie, że tak powiem, klocki się składają w całość, czyli odpowiednie pieniądze, odpowiednia postprodukcja, ale mamy fantastycznych reżyserów, z wieloma miałam okazję pracować i myślę, że polskie kino zasługuje na to, żeby świat je oglądał i mam nadzieję, że tak będzie coraz częściej.